Siemaczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj mamy obwieszczenie, jeśli chodzi o event GoFestowy. Gdzie ja będę? Czy ja będę? Czy się opłaca? Here's Niantic. Wszystko w tym odcinku. Zapraszam. Tak bardzo jeszcze nie byłem podekscytowany tym, żeby wam tego nie mówić. Nie będę wam spoilerował, bo oczywiście każdy zakup, jak i też wszystko, co sobie przeznaczę na rozgrywkę, zależy od was. Pragnę tylko nadmienić, że ja pojawię się na tym evencie. Wiele osób w Londynie ogólnie, w Wielkiej Brytanii mnie oczekuje, więc postaram się was nie zawieść i być przez całe 3 dni dostępny, nawet poza parkiem, czyli dla osób, które nie pojawią się na evencie i nie zapłacą Nianticowi za nic podczas tego okresu. Ale oczywiście o tym powiemy później. Przede wszystkim 3 lokacje. Osaka, Londyn, Nowy Jork. Oczywiście wszystkie w nowej lokacji, w sensie w innych datach, aczkolwiek Niantic troszeczkę nam popsuł plany, bo niektórzy planowali zrobić sobie podwójne wakacje na terenie Osaki, a tudzież Japonii. Ustalili sobie tak, że GoFest będzie w tym samym czasie w Londynie, jak i też w Japonii, co troszkę poknął plany dla wielu z nas. 4-6 sierpnia, bo oczywiście pierwsze eventy będą miały w tym czasie miejsce. Zacznijmy od rzeczy, jaką jest najważniejsze, czyli ile trzeba hajsu wyłożyć, żeby dobrze się bawić. Albo po prostu tylko się bawić, a niekoniecznie oczekiwać tu zbyt dużo od Niantic. No, się okazuje na to, że oczywiście muszą tutaj zachować pewnego rodzaju zasady, czyli płatność zależy od tego, jak, w jakim kraju jesteś. Niestety, ale funty są najdroższą walutą świata obecnie. Nie liczymy tutaj oczywiście kryptowalut, więc musimy brać pod uwagę to, że niestety, ale w funtach nas koszta biletów wyniosą o wiele więcej niż w Ameryce lub też w samej Osace Japonii. I oczywiście pozwoliłem sobie tutaj już porównać kwoty, jakie musimy zapłacić w złotówkach za konkretne oczywiście tutaj rzeczy, zarówno jak i też w Japonii, czy też nawet w Londynie, jak i też w Nowym Jorku. W Ameryce płacimy względem złotówki 104 zł jest za normalny bilet tutaj wczesny, jak i też bez promocji 125. W momencie, kiedy tutaj mówimy o Osace, to bilet kosztuje 93 zł i 109 zł na oczywiście normalnych warunkach. A oczywiście nasz kochany Londyn 140 zł, jeśli chodzi o wczesny dostęp i 166, jeśli chodzi o dostęp tutaj normalny, czyli bez promocji. No niestety, ale nas tutaj nie rozpieszczają i oczywiście będziemy mieć o wiele droższe bilety, jak na Europę przystało. I zakładam, że oczywiście tutaj te, wiecie, kwoty nie są podawane z uwagi na to, że jest jakaś tutaj wojna lub inflacja, tylko przez to, że nie potrafili ogarnąć tego, że euro to nie jest funt. A takie same kwoty były podane właśnie w euro, co oczywiście troszeczkę by nam ułatwiło sprawę i powiedzmy byśmy mieli na darmowego kebaba w momencie, kiedy teraz nie możemy mieć kebaba w tej samej cenie. Patrząc jednak na wszystkie informacje odnośnie tego, co się będzie działo na samym evencie, czyli w strefie parkowej, jak i też w strefie miejskiej, od razu wam mówię, że kupujemy kota w worku. Niantic tam kompletnie nic napisał, jeśli chodzi o to, co będzie, jakie Pokémony będą. Będzie to prezentowane prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach. Bo oczywiście tutaj chcę wam puszczać informacje, żebyście tak naprawdę tylko się ekscytowali, ewentualnie narzekali, że zapłaciliście za coś, co już wam nie jest potrzebne lub też nie chcecie w tym brać udziału. To oczywiście nie od wczoraj znacie Niantic, więc już powinniście wiedzieć, czy chcecie kupić bilet, czy też nie. Ja oczywiście mam tylko jeden protip dla was, jeśli chodzi o jakiekolwiek eventy czy nawet wydarzenia, nawet w Polsce, nawet nie musi być Pokémon GO. Jeśli to naprawdę jesteś zahypowany czymś lub się lubisz bawić, to nigdy nie zakładaj niczego. Lepiej niczego nie zakładać, dobrze się bawić i po prostu na koniec tego stwierdzić sobie: okej, fajnie było i to jest tyle. Także jeśli chodzi o eventy Nianticowe odnośnie Pokémon GO, zawsze trzeba olać w jakikolwiek sposób tutaj oczekiwania, bo Niantic zawsze gdzieś tam da planę. Lub też oczywiście nie będziemy mieć oczekiwań takich, jak oczywiście kiedyś były, czyli w okresie 2016-2017, kiedy to wszystko było, że tak powiem, dopiero w analizie i Niantic dopiero się uczył, jak robić eventy. Także nie spodziewajcie się tego, że będzie powtórka z tych pierwszych lat, gdzie było super zajebiście, tylko że będzie to i wszystko z dystansem, delikatnie dopracowane i shiny będzie mniej niż zwykle. Oczywiście kłamie z tymi shiny, po prostu będzie ich na pewno tam więcej. Tylko od razu mówię, nie liczcie na to, że zdobędziecie więcej shiny niż na Covidayu, bo tutaj bierzemy pod uwagę jednego Pokemona, a nie cały dex, którego możecie zgarnąć w tym okresie. Przejdźmy do tego, co ten bilet oferuje. Każdy bilet, oczywiście, który kupicie, dotyczy tylko jednego dnia, czyli powiedzmy 4 lub 5 lub 6 sierpnia. Możemy sobie wybrać oczywiście wersję dzienną, jak i też popołudniową. Czyli jeżeli wybierzemy wersję dzienną, to między godziną 9 a 13.30 mamy możliwość w tym okresie przebywania na terenie parku, a później między 13.30
a końcem eventu, czyli chyba godzina 18, macie możliwość tutaj eksploracji Londynu i oczywiście bawienie się w tym okresie na tym, na tym terenie. Jednakże jeżeli ogarniecie sobie temat popołudniowego biletu, to w takim przypadku 9:13:30 jest moment, w którym bawicie się na terenie miasta, a o godzinie 13:30 idziecie do parku i tam bawicie się do końca dnia. I tak samo oczywiście sposób był dzielony eventu na terenie Seattle. I ludzie byli zachwyceni tym, w jaki sposób to funkcjonuje. W Europie może być to inaczej odebrane, ale zobaczymy to naprawdę, bo to są na razie chyba raczej testy, jak to wyglądało i czy się to przyjmie na terenie właśnie również i Europy. Jeśli chodzi o lokację, Brookwell Park jest to południowa część Londynu. Oczywiście zaraz, znaczy zaraz. Jest to bodajże jakieś 15 albo 20 minut drogi, jeśli nie ma korków, autobusem z bodajże z pod samego chyba Devil Eye, mogę się mylić, jeśli chodzi o nazwę, albo z Big Bena. Stanon oczywiście jest to 15-20 minut drogi, jeśli są korki, to będzie jakieś chyba pół godziny, bierzmy tutaj pod uwagę korki, bo będzie to event GoFestowy, więc spodziewamy się wszystkiego i jest to oczywiście weekend. Event dla każdego trwa między godziną 9 a 19. Oczywiście ten okres, kiedy mamy tutaj możliwość ogarnięcia sobie parku, jest to albo godzina 9 do 13:30, ewentualnie odwrotnie, czyli tutaj event parkowy 13:30 aż do 19 godziny. Do tego oczywiście biletu możemy sobie dokupić bonusy, które oczywiście pozwolą nam o wiele lepiej się bawić podczas samego eventu, jak i też ogólnie weekendu. Bo bonusy będą działać przez całe 3 dni. Nie tylko w jeden dzień, jak i też okres parkowy, tylko przez całe 3 dni. Oczywiście te bonusy, które wam teraz wymienię, dwa, czyli Ride Lover, jak i też Egg Enthusiast. Te bonusy, addony zawsze cieszyły się niesamowitym tutaj poklaskiem, bo one dostarczają nam mega świetne bonusy. Czyli płacimy za bonus 83 zł. Oczywiście pojedynczo. Czyli za Ride Lovera otrzymujemy za 83 zł. Otrzymujemy 18 darmowych pasów, nie Remote Ride pasów. Oczywiście kręcąc pokestopy na gymach. 5000 expa za każdy ukończony ride. Nie musi być zawany Pokémon. 6 dodatkowych candy za panie Pokémona na tierze 5, jak i też na Mega. 3 dodatkowe XL Candy za panie Pokémona na tierze 5 lub też Mega. Oraz bonusy będą aktywne oczywiście przez okres 4, 5, 6 sierpnia. Jeśli chodzi o zakup drugiego bonusu, jakim jest do wykluwania, jest to 1/4 dystansu zmniejszona przez okres 3 dni. Zwiększona szansa na otrzymanie 10-kilometrowego jaja poprzez kręcenie pokestopów na gymach, jak i też tych normalnych. 3 razy większy stardust za wykluwanie, 3 razy expa za wykluwanie i 3 razy candy więcej za wykluwanie. Tak jak wam powiedziałem, oczywiście przez 3 dni będzie ten bonus trwał. Następnie mamy możliwość wzbogacenia sobie naszego eventu o dodatkowe eksploracje w ciągu kolejnych dni poza naszym eventem. Także jeżeli ktoś oczywiście planuje sobie kupić bilet, ale jeszcze dodatkowo jeszcze chce się wzbogacić, jeśli chodzi o eksploracje tutaj weekendowe lub też nawet piątkowe, to możemy dokupić sobie prawdopodobnie na każdy dzień za 22 funty. Czyli oczywiście troszeczkę mniej, ale mimo wszystko cały dzień będziemy mogli tutaj eksplorować miasto, tylko i wyłącznie miasto. I bonusy, które oczywiście tutaj będą te miejskie z pierwszego dnia, będą uwzględniane. Także za jeden dzień 22 funty, za 2 dni prawdopodobnie 44 funty. Także za tutaj okres 3 dni, bo oczywiście na GoFestie tutaj konkretnym możemy brać udział przez 3 dni, na to wygląda. Tyle, że oczywiście tylko jeden dzień nas uwzględnia, jeśli chodzi o experience, czyli o doświadczenia parkowe. Oraz koszulka w preorderze 28 funtów. Drogo, ale to jest około coś tam ponad 100 zł. Jak kupić bilety? Wchodzimy w tej chwili w aplikację Pokémon Go, wchodzimy w ustawienia i oczywiście tam macie w zakładkę Events. I tam oczywiście kupujecie bilet na konkretny dzień. Oczywiście z uwagi też na to, kiedy chcecie brać udział w evencie w okresie parkowym, na dzień poranek, jak i też na późniejszą część dnia, czyli na popołudnie. I to jest tyle, jeśli chodzi o informacje odnośnie GoFestu gdziekolwiek. Nie ma informacji w ogóle, jeśli chodzi o to, co będzie, jakie będą rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj polecam się tutaj uszczypnąć w ucho, zanim tutaj decydujecie się na zakup biletu lub też po prostu kupujecie to w ciemno i to jest tyle. Pokémon Go Fest Global. 26-27 sierpnia. W tym okresie oczywiście będzie to weekend, będziemy mogli przeżywać gdzie tylko chcecie, oczywiście gdzie tam mieszkacie lub też u babci w środku lasu. Oczywiście zależy to i od tego, jaki będzie dystans do najbliższego nadajnika,
Więc należy pogodzić się z tym, że w tym okresie najlepiej, jeżeli ktoś chce grać i zapłaci, to żeby mieć dostęp na jak najlepszy do internetu, jak i też do GPS-a. Także nie narzekać, jeżeli kupujecie bilet, bo to jest tak samo, jakbyście szli na koncert Metallica i powiedzmy oczekiwali, że będzie muzyka klasyczna. Mylę się, bo to jest muzyka klasyczna, ale nie taka, jak oczywiście część z was myśli i jest zapisane w Wikipedii. 15 dolców. To oczywiście jest około 60 zł, także taka normalna cena. I wszystkie bilety oczywiście, z tego co wiem, można kupić w wersji po taniości. Także nie tylko funty wchodzą w grę, ale pamiętajcie oczywiście, że te wszystkie rzeczy są do zakupu również i w walucie tej innej. Także tutaj, żeby nie było spięcia, że tylko i wyłącznie w złotówkach się liczy i tak dalej, ale tutaj należy brać pod uwagę to, jakie kwoty będą tutaj uwzględniane, jeśli chodzi o naszą wersję w trajach. Okres oczywiście te 2 dni i event będzie trwał od godziny 10 do godziny 18. Podczas tego okresu będziemy mieć wszystko i nic. Czyli po raz kolejny, tak jak było w Londynie, Osace i w Nowym Jorku, nie mamy kompletnie żadnych informacji, jeśli chodzi o to, co będzie brane pod uwagę i jakie pokłony będziemy mieć tutaj na tym evencie. Po prostu wszystko jest wielką niewiadomą. Jednakże, ja nigdy tutaj obwieścił jedną bardzo ważną rzecz. Trenerzy, którzy kupią bilet na GoFest Global Event do 5 lipca, a będą grać od 21 czerwca, otrzymają unikalny czasowy research specjalny. Co będzie w nagrodę? Nie mam pojęcia. Trenerzy, którzy kupią bilet do 1 sierpnia, a będą grać od 15 lipca, macie możliwość otrzymania innego, nowego, czasowego researcha. I oczywiście podsumowanie, czyli osoba, która kupi bilet przed 5 lipca, otrzymuje 2 czasowe różne specjalne taski. W jaki sposób kupić bilet? Tu jest troszkę inaczej, bo nie kupujemy przez event, tylko wchodzimy w sklep i tam ciskamy na obrazek GoFestowy. I tam kupujemy bilet na ten event. To jest tyle, jeśli chodzi o ofertę GoFestową od Niantic na chwilę obecną. Także nie wiemy nic i wszystkie rzeczy, które będą prawdopodobnie pojawiać się wkrótce, postaram się wam tutaj spoilerować, na tyle jest to możliwe. Plus dodatkowo jeszcze na koniec wam oczywiście powiem przed samym eventem, na tyle jest to możliwe, co będzie podsumowanie na tym evencie i czego możemy się spodziewać. W tym odcinku to było tyle, dziękuję za uwagę, zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco oczywiście ze wszystkimi informacjami odnośnie GoFestu. Jak i też oczywiście wkrótce z informacjami odnośnie tego, co będziemy otwierać, jeśli chodzi o nowe karty Pokémon, jak i też nowe rzeczy, które nadchodzą na kanał, bo jest tego sporo. Oczywiście nie zwalniamy, lecimy dalej z prędkością światła. Trzymajcie się, do zobaczenia ode mnie, heja!